te schowki, no to tak, po tej Janeczce Sobieskiej, swój, to już na 14 piętrze 2, a trzecie mieszkanie, to masz 3 schowki. Na 19 piętrze ma schowek 4, a piwnica to schowek 5. A dlaczego na 19? No gdzieś tam u kogoś tam jest jakiś, no chyba, że tak. Jakiś lewy schowek, tam gdzieś coś ma. Jeden wysłałam, dobra, można zrobić. Ale on mówi, o, kto gromadzi, ten ma, mi się to przydaje. Ja mówię, tak, zwłaszcza, kiedy ci rak na dupie wyskoczy. Właśnie, to już mu się do niczego nie przyda. I teraz będziesz musiał myśleć, jak tu przeżyć ten rok dłużej. Bo wiesz, chyba o to chodzi. A ty gromadzisz, czyli że ty problem, to może też być coś takiego jak w Australii. Babka chora na raka, proszę ciebie, żeby odwrócić uwagę od twojej choroby, to ona wzięła do domu świnkę i z tą świnką spała. Pokazali w gazecie zdjęcie, że proszę państwa, nowa terapia, że kobieta nie jest zajęta chorobą nowotworową, tylko świnką. Oczywiście, bo musi się opiekować. No. I pokazali, jak ona z tą świnką śpi. Już teraz nie wiadomo, czy ta świnka ją pod względem tuszy przewyższyła. No, przed, i tak dalej. A poza tym mogłaby zjeść, bo podawali przykład, że facet wszedł do chlewa, zemdlał i jego zagryzły. Możliwe, a świnie są niebezpieczne. Ano. Bardzo szczegóły mogą przegryźć, wiesz, nogę mogą odgryźć. No. Także Radio Conchita. I to jest taka sytuacja, że świna jest dobra, świnia to jest zwierzę, no zwierzę. Coś jej odbije, stres i koniec. Tutaj też w autobusie 523, ja myślę, co tam za jakiś wariat gada. A to jest młodziutki chłopak, jedną nogę ma w gipsie i chodził coś tam i każdego zaczepiał, tu koło mnie siedział jakiś ten, jakiś chłopak i od niego chciał telefon, że do swojego ojca chce zadzwonić, a potem, że jeszcze może mu dać w łeb i tak chodził po całym tym autobusie, to się ludzie odwracają, wiesz, i nie ma komu zareagować. Poza tym tamten 105 autobus miał tylko pierwsze drzwi otwarte, drugie, trzecie nieczynne. Ludzie się kłócili do tego, cisnęli do pierwszych. Jakieś spojrzenia, jakieś takie ten... Powinien stanąć, wypieprzy się na autobus cały i czekać na przyjazd. A z tej drzwi mam drugie, trzecie zablokowane, a z tyłu jedzie następny. Proszę się... No to tak. I taka robota. Także, proszę państwa... Ja nie lubiłam nigdy jeździć i nie mam zamiaru tak o 7 jeździć, ale od czasu do czasu trzeba tu przekuśtykać. No i ten 523 i tamten 105. Tak gdzieś tak usiąść sobie gdzieś w kącie, to tak ludzie lubią, a niektórzy stoją i się kłócą i się... Także, ale no niestety, polski naród... Taki jest, bo była wystawa w Zachęcie, bydło. Jak tak przejechać się dwoma autobusami, no to masz wróżka, proszę państwa, Aga. Poczekaj, ja mam ważny telefon, bardzo cię przepraszam. Wróżka, no to idź do toalety. Wróżka Elżbieta. No cześć, co łaska. Powiedziała? Co wiedziała? I co mamy w Warszawie, proszę państwa? Mamy tak, Cygany, Żydy. Dziady i gady. Państwo zobaczą, bo tak. Co ta wróżka, ona tutaj w tym naszym radiu, to FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra powiedziała od początku. Proszę z 2, 3, 4 lat podebrać te audycje, brać i słuchać, a nasłuchiwać. Co ta wróżka powiedziała? Że tak, skoro nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików i nie ma świadków Jehowy, no kto jest? No kto jest w Warszawie, skoro jest linia Mysia? No kto jest? No wiadomo, Cygany, Żydy, dziady, gady. No kto jest? No kto jest? Ukraińczyków nie chcą, ruskich się zapierają, nie chcą ruskich żadnych, pomimo że, jak to mówią Rosjanie, pomogli, proszę państwa, Polsce w wojnie z Niemcami, no to nie wiadomo, kto z tymi Niemcami walczył. No Polacy walczyli. Polska była już pokonana, podbita. Pomogli Rosjanie, ale potem i Amerykanie, no bo tu Janek Witek, jak jeszcze żył, to opowiadał, że
miasta niektóre niemieckie płonęły. Płonęły, no, od w zemście od rakiet amerykańskich z kolei, bo Rosjanie aż tacy silni nie byli, żeby przez bramę brandenburską, no tam Rosjanie weszli, ale to już amerykańskie te rakiety spowodowały pożar, spalenie, zniszczenie całych nawet miast niemieckich. Tak Janek Witek tu komentował, opowiadał. Ja mówię, słuchaj Janek, Maciej Witek, Rokita, że mnie historia jako taka to nie interesowała. Kołchozy, kłótnie, awantury, bitwy, wojny też w sumie mnie nie interesowały, bo tych wojen było tak dużo, że głowa bolała od tych dat i od tych bitew. A chłopaki w klasie też krzyczeli na tego pana Śluska, profesora od historii, że głupoty gada i że właściwie Polakowi jakby nie ufał i też zaprzeczali temu wszystkiemu, co ten pan profesor Śluzek mówił. A że on był taki miły i grzeczny, to można go było objeżdżać, krytykować. No, jego żona, która uczyła matematyki, no tam były całki, różniczki i nie wiadomo co jeszcze. Proszę Państwa, ja miałam taki zeszyt, jak to wszystko spisywałam, to byłam w sumie kosa, bo ta pani profesor Śluzek od matematyki to przyszła, spojrzała na książkę w sensie planu, co ma być. I z głowy pisała całki różniczki po całej tablicy i potem do każdego podchodziła, czy to rozumiesz, bo to nie było tak, że ona dwóje na przykład stawiała, że coś tam, czegoś tam nie zaliczyła. Nie. Ona musiała po całej klasie chodzić i każdemu do zeszytu zajrzeć. Ja mówię, Boże, jaka kobieta wspaniała, że ma taki wzrok, że od razu widzi, że tu jest jakiś błąd, prawda? Że był czas na samodzielne zrobienie zadania, ćwiczenia, rachunku, obliczenia i ona wtedy chodziła po całej klasie. No ale to się już jej każdy bał. Albo polonistka. No niesamowita aktorka. U nas zresztą codziennie była telewizja, codziennie, bo to kiedyś to jeszcze były takie światła a la kamery Mirosława Wrześniowska. Ta szkoła to w ogóle była słynna. Oni w ogóle zmienili jej nazwę. My jakieś takie tam w ogóle porobili kursy języków obcych, bo tam było laboratorium, tam były dwie biblioteki, tam były dwie świetlice, stoły podświetlane, to jak na ówczesne czasy, to na bardzo wysokim poziomie wszystko to było. No a ta Mirosława Wrześniowska, polonistka, to cytowała z pamięci wszystko. A jak były dziady, bo my tu mówimy o dziadach, jak były dziady mickiewiczowskie, to ona miała butelkę wódki przygotowaną na oknie stojącą za kotarą i recytowała i płakała i mdlała, a jak opisywała, jak Polka zakradała się do bunkra, proszę Państwa, żeby najeść się trupów ludzkich, którego to bunkra pilnowała SS-manka Niemka. No to potem jeszcze płakała też, jak medaliony naukowskie czytała. Płakała do całej klasy rzewnymi łzami, jak matka. To jest nauczycielka, a nie jakieś takie suche fakty podawać, że to w tym roku była taka wojna, a w tamtym roku była taka wojna. Ja przyznam się szczerze, że ja nigdy nie chciałam w związku z tym ani z historii książek czytać, ani z polskiego, nigdy. No ale potem, jak przyszli do mnie świadkowie Jehowy i okazało się, że z tej historii jest naprawdę coś ciekawego, no to chyba najciekawszy okres to średniowiecze. I jak ja czytam Biblię, badam, patrzę ten okres średniowiecza, ja mówię, no to jest tak, dla mnie ciekawy okres, ten okres średniowiecza, proszę Państwa, że szok. Także proszę pozostać z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. U nas same oryginały. Proszę Państwa, polonistka Mirosława Wrześniowska to mówi tak. Dzieci moje kochane, bo ta tak dzieci, ona była panią wicedyrektor, kurator, pani dyrektor szkoły, polonistka, psycholog. Ona kilka fakultetów to mało, bo to gdzie Państwo
człowiek to, co wyczyta z książek, czegoś tam się wyuczy, to jest nic. Ona już była wiekową kobietą, a potem ją spotkałam jeszcze na Ochocie. Okazało się, że ona jeszcze żyje. I taką miała zawsze na głowie piękną, rudą perukę, rudo-bordową perukę. Wspaniale się prezentowała Mirosława Wrześniowska. I patrzę na Ochocie, też taka, nie gruba, nie, ale taka, taka otyła, taka przysadzista babka, taka autorytarnie mówiąca, recytująca wszystko z pamięci, przedstawiająca wiadomości z języka polskiego. Mówi, chłopcy, nie czytajcie. Nie czytajcie wszystkiego, tylko to, co ja wam powiem. Wszystkiego się nie czyta. I teraz jak te radia dziadowskie, i Radio Kolor, i Radio Z dziadowskie, i Złote Przeboje dziadowskie, i od czasu do czasu jakąś filozofię powie, jakaś taka ptysia, co ona nie ma zielonego pojęcia o psychologii, o filozofii, o religii, nie ma zielonego pojęcia, bo to są radia sprzedajne, którym się płaci i muszą mówić, kłamać po linii PO. Także mówią, żeby wszystko czytać, co wlezie. A tu nie, tylko to, co ja wam powiem. Także proszę państwa, dzisiaj mamy już piątek i nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extract. Zanim ja tu zjechałam, proszę państwa, tym 523, to miałam telefon i Stasia dzwoni, mówi, kto zjadł moje pierożki? Ja mówię, Stasiu, przecież sam powiedziałeś, że są pierożki, jak chcesz, to jedz. No, ale mówi, słuchaj, że ten Stasio, że ten Rysio Kaleta zaglądał do twoich pierożków. Ja mówię, mu nie dałam, nie, nie. I tego. I takie śmiechy były. No i ten Stasio, proszę państwa, z Nowego Dworu Mazowieckiego, bo od niego zaczęłam, na nim skończę. On prowadzi wojnę i teraz chce tego Bieleckiego wykończyć. Ja mówię, słuchaj Stasiu, no jak jesteś na tej wojennej ścieżce, jak chcesz z tej pracy zrezygnować, a może masz drugą, no to ja myślę, żebyś wygrał. Bo tak, nie można mobbingować, nie można zastraszać pracownika, który jest nowy, świeży, a jak coś masz, to przyjdź i powiedz mu w twarz, a nie tam w podwórko czy w budowę krzyczeć, bo wiesz, oni tak zastraszają, wiesz, nie mają tam... Ja powiedziałam temu jednemu, inspektor, ja mówię, słuchaj, to co było w psychologii pracy, że nawet szafki nie powinny być szare, że nic tu na budowie nie powinno być szare, a po co ten płot szary? A mówię, a to mnie chuj obchodzi, ja muszę tu zarobić. Ja mówię, no to czyli, że to co pisali i w teorii to jest sobie, a tutaj sobie, a jeszcze za plecami jeszcze gorzej, bo jeszcze obgadają. No i ten powiedział Bocianowski, ten Stasio, mówi nie, ja się niczego nie boję, ja jestem byłym policjantem, mam broń i mówię, kurwa, mówi, nie miałem racji, nie, żeby światło było na dźwigach zapalone, nie miałem racji i opierdolili jeden dźwig. Proszę pani, na 4000 i teraz albo zwrócą, albo nie zwrócą, bo to nie wiadomo. Ale tylko dlatego mogą zwrócić, że była ochrona i że jest ubezpieczony. Żeby nie było ochrony, to by mogli nie zwrócić. Ale że jest ochrona i ochrona przyszła tam się wyspowiadać i do policji raport spisać i protokół, 10 protokołów, proszę państwa. Ja mówię, Boże, jak to dobrze, że to nie za mojego dyżuru, bo po prostu i tak dzisiaj ten ciemny dźwig, bo jeden się świecił, jeden na drugi. Ale ja mówię, tutaj to ktoś przyjdzie i opieprzy ten drugi dźwig, co był cały, bo tu jest ciemno. I tak patrzę, niech tylko zobaczę jakiś cień. Co mi się poruszy? Zaraz to będę wszędzie dzwonić. Ale patrzę, tu nic się nie rusza, tylko te światła. Ale poczekaj, światła migają. Ale miałeś nockę. Światła migają, ja mówię, oni pewnie tam ktoś coś obcina i spawa. Poczekaj, ale te światła od ulicy się odbiją. I tam tylko latarką coś na coś błyszczącego najedziesz, to ci się świeci, także tam nic nie ma, a tylko te światła migają. Także ja dzwonię do tego Kalety, ja mówię, słuchaj Bielecki, ten Kaleta, to on normalnie śpi. Ale ja mu się nie dziwię, bo on za płotem mieszka, to niech on poogląda z tego swojego okna, co on tam widzi. No ale jak on śpi, no ale ja mówię, to wszystko śpi, to tylko do tego inżyniera Piotra dzwoni, ja mówię, proszę pana,
ten dźwig jeden jest ciemny, prawda? A on mówi tak, jeden jest ciemny. Ja mówię, bo tu obserwuję, czy tu jaki cień się nie poruszy i mnie zaraz ten wiatr jak przewieje, to zaraz tu zesztywnieje. I patrzę i naglądam i latarką świecę, żeby ktoś je wypłoszył, to chociaż może, ale tam na szczęście nic nie było, za mojego dyżuru nic. A ten rysio, co tak krakał, wrzeszczał, no to za jego dyżuru to zrobili i on miał wczoraj policzki czerwone. Także taka robota, proszę Państwa, jak ktoś wyżej sra, jak dupę ma i tego. I od razu on spał po tych przejściach, od razu zasnął, a dzisiaj rano dzwonił, och, że były do mnie telefony, do niego znaczy. Ja mówię, słuchaj, już jest po wszystkim, nic nie ukradli, wszystko jest okej, tylko mówię, zobacz ze swojego okna, słuchaj, bo już nie wiem, czy ten Piotr, inżynier, czy on zostawił dwa dźwigi zapalone, czy jeden, bo jeden jakby zgasł. No to jakby zgasł, to od razu wiadomo, że jakiś złodziej. Także proszę Państwa, nie, wszystko jest, na jednym się świeciło, no ale tam z kolei ten, co mieszka za płotem, to mówi tak, słuchaj, komuś się nie spodoba z bloku, światło się świeci, pójdzie na budowę, zobaczy nazwisko, telefon, zadzwoni na straż, przyjedzie straż i karę dadzą 500 zł, bo się świeci na blok światło, także to światło musiało świecić się tak, żeby ludziom nie przeszkadzać mieszkać. I ten ma rację, i ten ma rację, i w końcu ten inżynier mówi, nic tam nikt na straż nie zadzwoni, nic nie będzie, tu świeci na ten, bo musi. I koniec. No, także jest budowa, no i tak było, proszę Państwa, ale Państwo zobaczą, Polacy jak się strasznie kłócą. No, a przecież oni w deszczu pracują, w błocie, tych Ukraińczyków... Ten Bocianowski przyleciał, tych Ukraińczyka nie wpuścił do budy, a oddał te torby, mówi żadnych toreb i mówi, ja mówię, słuchaj, jeszcze dzisiaj to nie leje, ale wczoraj wiało. No, on się tu przebrał. Oni się muszą ogrzać, muszą się napić, no to gdzie to mają? No to oni się napili kawy na zewnątrz, ale w budzie sobie, ja mówię, proszę bardzo, czajnik, ja mówię, ja bardzo grzeczna, spokojna kobieta, jestem proszę Państwa też i psychologiem, jestem też i wróżką i umiem proszę Państwa przewidzieć, także proszę słuchać naszego Radia Koncita z 4 lat audycji i zobaczcie, że tam było takie słowo, cygano, żydo, dziadogady. I teraz tak, nie ma prawosławnych, zgadza się. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma żadnych takich ludzi świętych, bo oni by nawet nie chcieli w tym kołchozie i w tym burdelu tutaj mieszkać. Także Państwo zobaczą, jak się oni kłócą, jak się oni biją, a ten Bielecki, co tak mówi, czy tu jakiej wódki nie ma, czy tu kto nie pije. Ja mówię, ty jesteś chyba chory. Ja to piję, ale na wernisażach. Takiej budzie, a wczoraj mówi mi tak, no, jak będzie pierwsza wypłata, to tu w lodóweczce będzie wódeczka stała, to my sobie wypijemy. Ja mówię, tu lodóweczki nie ma, po pierwsze, a po drugie, muszę ci powiedzieć, że ja bym nawet nie umiała tej wódki kupić. Bo tutaj ta baba, co siedzi, ona by już umiała te wino, to wino i tę wódkę, a ja bym nawet nie umiała, bo bym się zczerwieni spaliła ze wstydu, z czerwoności w tym sklepie, bym nie umiała. I on się tak na mnie patrzy, ja mówię, bo ty głupi jesteś. No kto w takiej budzie będzie pił wódkę? Po co ci ta wódka? A czy to nie lepiej jakiegoś cukierka? No nawet na jakąś cześć. Ale te mohery, one piją wódkę i potem się kłócą. No to tak, taka robota. Także proszę Państwa, jest to okropne, że w tych kołchozach chodzą na msze, niby w tego Boga wierzą, okazuje się, że to połowa większa, chociaż mówią, że nie ma większej połowy, większa połowa w nic nie wierzy, w diabła wierzy. No to więc proszę Państwa, w tej Warszawie niedługo jak Pershingi rzucą na te kościoły i powiedzą, że to wszystko, ja tak to czuję, bo powiedzieli w Apokalipsie, że ta nierządnica siedzi jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam, jako imperium religii fałszywej, że zbliża się czas na usunięcie religii z całego świata. I tutaj na brukselskiej 23, jak Państwo widzą, że te Arabki tak ładnie się pokazały jako kobiety inteligentne, jako kobiety mądre i bogate, bo mówili, że Arabowie to trzecia grupa, jakieś coś gorsze, że to bidoki, a to wcale nieprawda. I teraz tak,
gdzieś ktoś musi ucierpieć i te religie zostaną zniszczone, bo powiedzą, my teraz będziemy mieli świat bez Boga, my nie potrzebujemy tu modlić się. Świat będzie pokój, będzie wszystko to, co kiedyś Stalin, Lenin zapowiadali, tylko pod warunkiem, że my, ofiara będzie. Zniszczymy te wszystkie religie. Także proszę Państwa, no na pewno Mareczek dzwoni, debil. Już nęka była. No, ale on... Zawsze rano kurczę, jakby na koszykę iść. Nie, nie Mareczek na szczęście. Także, proszę Państwa, straszne rzeczy, straszne rzeczy, straszne rzeczy. Bo ja bym chciała nogę wymyć sobie, chciałabym popatrzeć się, odpocząć, a tu jakaś kura siedzi w tym domu i trzeba ją przepędzić gdzieś pod sufit, żeby poleciała. Słuchaj, ja polecę, jak Kazik łaskawie odbierze telefon, bo się z nim muszę spotkać na robocze, a on mieszka dosłownie dwa przystanki dlej, rozumiesz? A ja muszę wiedzieć, od czego ja mam zacząć, no. Więc liczę na to. A po co ci ten Kazik? Po co ci ten Kazik? Bo się bardzo sytuacja, słuchaj, zmieniła, mamy strategicznego klienta. Muszę się z nim spotkać przez kopię. Także proszę Państwa, w Warszawie jest rzeczywiście ten bazar Różyckiego, bazar Szembeka i oni tutaj mydło i powidło, majtki sprzedają, handel kwitnie, budują się, proszę, ma taka budowa, to żeby to wszystko, i ile to trzeba potem zapłacić, ile to 6000, proszę Państwa, złotych za metr kwadratowy, to już jest na płocie napisane, 6000, ogrody lazurowa, 6000 za metr kwadratowy, a staruszki, które mieszkają w pensjonacie, 3100 zł za miesiąc. Jak nie masz, no to musisz mieszkać nad Wisłą. No. Także zobaczymy. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. I to jest wspaniałe, proszę. No wczoraj to przegapiłam, te Obudź się Polsko ma, bo to za dużo się działo w nocy też. I tak na monitoringu tego kaletę Rysia sprawdzali, ile razy on był w nocy, mówi, że był, że tego i wszystko jest na monitoringu, ale niestety nie ma kamery na tym dźwigu, no to więc głupiego robota. Tutaj sprawdzają, a tam ktoś za plecami, a on mówi, że około 20, bo jemu to się wszystko odświetla, pewne fakty, pewne szczegóły. No, przed 20 to już było zabrane, także sami pracownicy, sami swoi, że nikt obcy nie wlazł tutaj. Ja mówię, no jeszcze tego brakowało, że będziemy się bać wyjść z tej budy. No, a to trzeba iść latarką poświecić, czy tu kto nie stoi, czy tu kto się nie kręci. To nie jest takie, proszę, telefonów, od razu dzwoń 986-112, ale tam przecież jest cała ochrona, no, także patronus i to się dzwoni, oni przyjeżdżają, ale to też zdaje się, trzeba by było im otworzyć, przecież oni nie wlecą jak UFO na to błoto, także to wszystko wiecie Państwo. Kradnie się po prostu to, co ma się pod ręką. Kradnie się, a nikt tego nie widzi. Niestety. Tak, także nie dojdziesz. Także radio Concita. Tok FM, Euro Concita. Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Concita. Także proszę być z nami. I ten ryż się upiekł tam, czy nie? Twarda. Trochę, tak. Bo ten Bocianowski wleciał i tego. I on taki też durnowaty, bo to co jeden, to taki chamek. No, a kto wiesz, przyjdzie do takiej roboty? To już ty jesteś wyjątkiem jako inteligentny. Nie, nie, on w ogóle był policjantem i no, mówi, ale, że, no, że ma pozwolenie na broń i zaraz jest komuś łeb rozwali. Ale policjant z reguły bywa chamem, szczególnie na poziomie szkółkowego, to jest normalne. No, wczoraj przyjechało dwóch młodych, ładnych policjantów.
No więc poszli tam do dyrekcji, ten Rysio poprowadził i tam się wyspowiadał przy okazji i oni poszli na budowę. Bardzo ładni policjanci, ale zaraz za 10 minut wracali z tej budowy. Pewnie nawet nie byli wyposażeni w przejście przez te błota. Policjanci na komendę pojadą z butami pełnymi błota. Także no straszna robota, straszna robota. Tam są te deski, no ale jak na deskę nie pocelujesz, to wlizesz w błoto. No. No także... zostaje. Kto ma kalosze, kto ma bambosze, kto ma takie mocne buty, no to wiadomo. Ale tak to można w błoto i całkiem but wejdzie. Całkiem, bo raz ten kalosz jeden cały w las musiałam dwiema rękami wyciągać, a druga noga była goła. I to było normalne. No, jak ktoś... A to mamy XXI wiek podobno. No niestety. Także kłócą się, biją się. I w tych autobusach to samo. Taka jedna babka tam pilnowała dziecko, bo tam spało. Jak ją szturchniesz, jak ona się szturchnie 10 razy. I tu się ona będzie bronić. No także proszę Państwa, ten naród polski jest w ogóle niewdzięczny, że Ruscy wyzwolili, a teraz mają te telefony wszystko za darmo, te różne firmy, to niby za darmo, a potem wiesz, rachunki płać. To nie ma tak. No. Radio Koncita, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra.